Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej miesięcznicy pogrzebania demokracji na Opolszczyźnie. Witam wszystkich mieszkańców, wszystkich przyjaciół, wszystkich Opola. No nie mogę swojej partii razem nie przywitać. Bardzo się cieszę, że tutaj wszyscy jesteście. Kiedy przyszliśmy i gromadziliśmy się tutaj, dostałem pytanie od dziennikarza, co tu w zasadzie robimy, po co my tu jeszcze jesteśmy, przecież idą święta, przecież jest zimno, o co nam chodzi? No i muszę przyznać, że tak jak od dziennikarzy różne pytania dostajemy, tak to chyba było jedno z najłatwiejszych, bo odpowiedź jest wybitnie oczywista. Tak, jest zimno, tak, zbliżają się święta i te wszystkie kwestie są oczywiście bardzo ważne, ale nie ma niczego ważniejszego od ludzkiej godności, od solidarności, od samorządności i to są kwestie, których zawsze będziemy bronić bez względu na temperaturę i bez względu na wszelkie inne przeszkody. Sytuacja czasami wydaje się beznadziejna i pamiętam ten sam czas, grudzień, rok temu, kiedy zebraliśmy się w anektowanych do Opola Borkach i zastanawialiśmy się, co dalej. Zastanawialiśmy się, czy powinniśmy podjąć tak ostateczny krok, jak protest głodowy. I pamiętam tę atmosferę, kiedy wyszliśmy, kiedy czuliśmy całą tę beznadzieję, że to się już chyba nie uda. A prawda okazała się inna. Stanęliśmy odważnie, dzielnie i musimy to jasno powiedzieć. Rok temu protestem głodowym wygraliśmy, dlatego że wy wszyscy byliście z nami. Wygrała solidarność ze złodziejstwem, wygrała serdeczność z arogancją, wygrała codzienna ludzka solidarność z... Z czym Jusko wygrała? Z bandytami wygrała. I chciałem tylko powiedzieć, że możemy tak wygrywać na co dzień, tak jak rok temu, pod jednym wszakże warunkiem, że będziemy zawsze ze sobą, że na co dzień będziemy obdarzać się solidarnością, serdecznością i tym, co dla nas wszystkich najlepsze. I skorzystając też z okazji, chciałem wszystkim życzyć wesołych, serdecznie ciepłych, rodzinnych świąt. Dziękuję. Zawsze razem! Cała gmina! Zawsze!